Dzień dobry. Znajdujemy się w Domu Słów, w miejscu, w którym chcemy rozpocząć debatę na temat kondycji wolnego słowa dzisiaj w Polsce. Ale jest to miejsce wyjątkowe, dlatego że tutaj jest wystawa stała, która nosi tytuł Siła wolnego słowa. I ta wystawa opowiada o studentach KUL-u, którzy w latach 70. rzucili wyzwanie systemowi i rozpoczęli druk nielegalnych wydawnictw. Rozpoczęli to, co historycy nazwali potem rewolucją powielaczy, czyli drukowali niezależne od cenzury czasopisma, książki, tomiki poezji, czyli byli takimi wojownikami o wolność słowa. I ten proces w Polsce przybrał wielkie rozmiary. On jest nieporównywalny z innymi tego typu procesami w krajach rządzonych przez dyktatury. Dość powiedzieć, że w tych dwóch dekadach, lat 70. i 80. było w Polsce 5,5 tysiąca tytułów czasopism. To jest po prostu rozmiar niespotykany, wychodzących w podziemiu, w podziemnych drukarniach nielegalnie. I w 89 roku pokonaliśmy komunizm. Jesteśmy w miejscu, w którym miała rozkwitać demokracja i wolność, a wraz z nią przede wszystkim wolność słowa. I my chcemy dzisiaj, chcieliśmy podyskutować o tym, jak to się stało, że po 35 latach odzyskania wolności dyskutujemy o tym, jaka jest kondycja mediów. Kondycja mediów, tych mediów, które mają z założenia przede wszystkim patrzeć władzy na ręce, i zastanawiamy się, czy dziennikarz patrzący władzy na ręce to nie jest zawód zanikający. Żeby o tym porozmawiać, zaprosiłem Andrzeja Andrysiaka. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Andrzej Andrysiak jest prezesem Stowarzyszenia Gazet Lokalnych i jest jednocześnie wydawcą Gazety Radomszczańskiej. Medium, które stara się właśnie patrzeć władzy na ręce. I jest także dla mnie jednym z najbardziej przenikliwych analityków, jeżeli chodzi o relacje władzy i samorządu. I chciałem Ciebie się zapytać na początek, jak to się stało, że po 35 latach od tej odzyskanej wolności słowa zastanawiamy się dzisiaj nad tym, w jakiej kondycji są media lokalne i czy dziennikarz patrzący władzy na ręce nie jest zawodem ginącym? Jakbym chciał szukać jakiejś genezy, to wcale nie sięgałbym do takich rzeczy związanych z rynkiem albo ze zmianami, które się odbywały na rynkach dotyczących prasy czy dotyczących szeroko rozumianych mediów, tylko sięgnąłbym do Balcerowicza, bo my w 90-tych latach tak się strasznie zaczadziliśmy taką neoliberalną ideologią, że wszystko zreguluje rynek. Wszystko należy do rynku i rynek jest najważniejszy. Ale to doprowadziło do sytuacji, w której media, tak jak każdy inny segment gospodarki, był dokładnie tak samo traktowany. Albo sobie medium radzi na rynku, albo nie. I okej, to jest wszystko w porządku, tak, mogło to tak działać przez jakiś czas. Problem polega na tym, że przez te 35 lat zaszły pewne procesy, które są procesami zewnętrznymi dla mediów lokalnych i od nich niezależnymi. Na przykład to, co się dzieje z big techami, to, co się dzieje z technologią. Drugi element to jest to, jak bardzo państwo rękami samorządu wchodzi w wydawanie. I te procesy się stały, a jednocześnie my cały czas tkwiliśmy w takim przekonaniu, no jak jest medium, no to jest medium, on musi sobie działać na rynku i sobie radzić. I okej, ale w pewnym momencie przychodzi taka refleksja, no media, zwłaszcza lokalne, czyli te małe w tej rzeczywistości technologicznej, dla nich zbudowanie czegoś technologicznego jest równie drogie jak dla wielkiego koncernu. Nie ma możliwości, żeby media rynkowo się utrzymały dokładnie tak samo jak Google na przykład. Tak? W związku z tym to wymyślono na Zachodzie. Na Zachodzie uruchomiono ileś tam programów w różnych krajach, różnie wyglądających programów wsparcia mediów lokalnych. Dzięki temu nie chodzi o finansowanie, chodzi o wsparcie, tak? Czyli żeby medium mogło sobie tak działać, żeby miało taki hamulec, taki balans, który mu pomoże przetrwać następne miesiące, ponieważ uznano, że media lokalne są równie istotne jak na przykład sport. Państwo daje na sport młodzieżowy, dziecięcy, zawodowy, jak kultura, państwa dają na kulturę, tak, na wszystkich poziomach, od poziomu lokalnego do poziomu ogólnopolskiego, i uznano, że media lokalne, one są tak istotne dla demokracji, że też potrzebują traktowania przez państwo tak jak inne segmenty tego rynku demokratycznego, powiedzmy. No i dzięki temu, i oczywiście tam też zachodzą trudne procesy dla mediów lokalnych, ale dzięki temu te media lokalne jakoś egzystują, bo też o tym mało osób wie, które nie jest z branży. Media lokalne musiały się przesunąć z takiego stricte informowania bieżącego na pełnienie funkcji opisowych i analitycznych. Z czego to wynikało? Choćby z tego, że w samorządach jest coraz więcej specjalistów od komunikacji, od PR-u, od informacji, i samorządy, władza szeroko rozumiana, zawsze jest pierwsza, żeby poinformować o tym, co ona robi sama. Tak, ona otwiera, nie wiem, jakąś imprezę, albo planuje jakiś remont, planuje jakąś inwestycję, zdobyła pieniądze. Zawsze władza o tym pierwsza poinformuje. W związku z tym ściganie się przez gazetę czy przez portal na te informacje jest z góry skazane na porażkę. W związku z tym to przesunięcie musiało nastąpić i on następuje, bo jeszcze nie wszystkie media przeszły tę drogę, ale to przesunięcie, napełnienie tych bardziej ważnych funkcji dla demokracji, czyli kontroli władzy i analizowania rzeczywistości, ono się odbywa. No zobaczymy, ale to też ten proces potrzebuje jakiegoś wsparcia, no bo ja do znudzenia powtarzam, zrobienie aplikacji przez małą redakcję lokalną, która zatrudnia 7 osób, jest równie drogie jak zrobienie aplikacji przez portal, który zatrudnia 1500 dziennikarzy. No bo to jest technologia, tak? Trzeba to wykonać. W związku z tym stąd ja się upominam i często o tym mówię, o tym pewnego rodzaju wsparciu państwowym, żeby uświadomić ludziom, że to jest ważny element demokracji, bez którego samorządy, Polska lokalna będzie miała się dużo gorzej. Napisałeś gdzieś, że bez mediów nie ma demokracji, a bez mediów lokalnych nie ma demokracji lokalnej. No tak. I teraz chciałem zapytać Ciebie o zagrożenia dla tych mediów lokalnych, bo liczby są nieubłagane i takie, że mediów, które my nazywamy mediami wydawanymi przez samorząd, czyli tak zwane samorządówki, a media niezależne, przybywa samorządówek tak zwanych, a znikają media niezależne. I to jest proces bardzo niebezpieczny. Jakbyś mógł scharakteryzować, czym są te media samorządowe? Nie wiem, jak to... Znaczy ja lubię posługiwać się takim przykładem, którego część ludzi już nie pamięta, bo z racji wieku nie będzie go pamiętała, ale telewizji polskiej za czasów Gierka. Ona była... Przez 8 lat ludzie słuchali, że Polska się rozwija, że jest świetnie, że jesteśmy 10. potęgą gospodarczą na świecie, że budują się autostrady, władza sprowadza pomarańcze i cytrusy na święta statkami. Czysty Gierek. Czysty Gierek, tak. I ta propaganda, ona działała na ludzi przez jakiś czas. Rzeczywiście te lata 70. do momentu tego, gdy się ludzie zorientowali, że jest inaczej, one były wiele osób wspomina bardzo dobrze tamte czasy, tak? Bo tak generalnie były przedstawiane i takim się żyło. I podobny mechanizm zastosowały samorządy wobec swoich mediów. Bo zdarzają się, ale to nie jest takie bardzo częste, że samorządy wydają media, które wyglądają jak telewizja Kurskiego. Zdarza się tak. Na przykład burmistrz wydaje gazetkę, w którym nabije w swoich oponentów politycznych, w aktywistów, oczernia ich, wyzywa. No, zdarzają się takie rzeczy. Ale większość tych mediów samorządowych to jest robione właśnie w myśl takiej propagandy sukcesu. Mhm. I to jest bardzo zwodnicze i bardzo niebezpieczne, bowiem obojętnie jakie miasto byśmy nie wzięli, na przykład Lublin też, każde miasto ma swoje problemy. Związane z przeszłością, związane z teraźniejszością, są tematy tabu, których w przestrzeni publicznej się unika, są jakieś rzeczy, które są trudne dla władzy, bo podpadają pod prokuraturę, no to się w każdym miejscu zdarza. I tam gdzie nie ma mediów niezależnych, są tylko media samorządowe, tego nie ma. Wszystko jest fajnie i wspaniale. W związku z tym ten obraz, który ma odbiorca, on nie musi wiedzieć, kto jest wydawcą. Tak? Nie ma obowiązku, że każdy będzie sprawdzał w stopce, a potem jeszcze będzie sprawdzał w KRS-ie, kto tam należy, do kogo należy ten tytuł. Więc dostaje taką porcję informacji i mu się wydaje, że wszystko idzie wspaniale. To między innymi jest powód, dla którego są tak zwani wieloletni, wielokadencyjni wójtowie, burmistrzowie i prezydenci. To bardzo widać. I na czym polega, jak zdefiniować ten problem? Propaganda to nie jest tylko negatywne opisywanie rzeczywistości. To jest, można opisywać też pozytywne. Chodzi o to, że się opisuje tylko fragment rzeczywistości atrakcyjny dla władzy. Wszystko inne się pomija. I w ten sposób się deformuje obraz rzeczywistości. I dokładnie tak wyglądają media samorządowe. W Lublinie też, bo już jakiś czas temu się zorientowałem. W każdym miejscu, gdzie samorządy wydają swoje portale i swoje gazety, swoje telewizje, bo telewizji też wiem, stacje radiowe, tak to wygląda. I to są ogromne pieniądze podatników, tak? Tak, oczywiście to jest wszystko za pieniądze podatników, bo nie znam sytuacji, w której burmistrz by wydawał pieniądze z własnej kieszeni na gazetę. A to kosztuje. Prosty mechanizm, który stosują samorządy w przypadku samorządowych, który zadaje im pytanie publiczne w dostępie do informacji publicznej o koszty. No to jak już się je zmusi do działania, już się tam dociśnie, to mówią, że druk kosztuje tyle, kolportaż tyle, umowy tyle i coś tam tyle. I nie podają kosztów etatów. Dlaczego? Bo odpowiadają, no przecież to robią urzędnicy albo robią ludzie zatrudnieni w jednostce, oni mają dodatkowe etaty, dodatkowe obowiązki, w związku z tym trudno powiedzieć, ile oni robią tutaj dla tej gazety. I to są ukryte koszty. Najmniejszy portal, który wydaje również gazetę, żeby w małym powiecie, żeby się utrzymał, potrzebuje 30-40 tysięcy miesięcznie wpływów, tak? Czy ze sprzedaży, czy z reklam, z różnych źródeł. No i tyle kosztuje też wydawanie prasy samorządowej. To się nie ma co oszukiwać, że ona kosztuje mniej. Także samorząd znalazł jakiś genialny sposób na to, żeby za małe pieniądze zrobić dobre media. Tyle kosztuje i to są pieniądze wydawane z budżetu państwa, znaczy z budżetu samorządu, ale przecież samorząd to jest państwo. Ja kiedyś policzyłem, 10 największych miast w Polsce wydaje 140 milionów rocznie. 10. A samorządówek jest grubo ponad 1000. Czasami to nie są tylko gazety, ale tak, i radia. Tak, telewizje, radia, przede wszystkim portale, bo to jest istotne. W przypadku samorządówek bardzo często ludzie myślą o gazetach właśnie, biuletynach i gazetach, ale mnóstwo miast wydaje portale informacyjne. Piszą o wypadkach, przedstawiają sylwetki, robią rozmowy z ludźmi. No nie prowadzą takiej działalności, że one opowiadają o tym, co się dzieje w samorządzie. Tak, no bo chyba, że się zdarzy pożar w urzędzie, ale to rzadkość. One wchodzą normalnie w sferę informacyjną. Żeby przejąć sferę informacyjną, wypchnąć niezależne media, które tam działały, obojętnie w jakiej formie, jak je wypchną, to mają władzę nad komunikatem. A jak to jest groźne dla tych mediów niezależnych? Taki pomysł burmistrza, prezydenta na wydawanie własnych mediów i obok istnieje Gazeta Niezależna. W jakiej ona jest sytuacji wtedy? No to jest kilka elementów, które wpływają na sytuację. Oczywiście w takiej dyskusji zawsze się pojawia wątek finansowy, no bo jakby to ci, którzy nie rozumieją tego, na przykład ja z dziennikarzami z Warszawy jak rozmawiam, to oni mówią, no bo oni wydają pieniądze na swoje media, to wy liczycie na to, że będą wydawali na was. My na to nie liczymy, w sensie znając samorząd, każda władza, która jest kontrolowana przez niezależne media, nie daje temu medium żadnych pieniędzy. No niestety taką mamy kulturę demokratyczną. Albo daje jakieś bardzo małe pieniądze. Kluczowe jest zdeformowanie przestrzeni publicznej, ponieważ jeżeli ludzie za olbrzymie pieniądze dostają media, które mówią, że wszystko jest fajnie, to sposób dotarcia tych niezależnych mediów ze swoją informacją jest bardzo utrudniony, no bo rozdaje burmistrz albo prezydent 40 tysięcy gazet. Nikt nie wydrukuje teraz 40 tysięcy gazety lokalnej, bo to nie jest ten poziom, tak? Wydrukuje kilka tysięcy, no niektórzy drukują 15 tysięcy, ale to jest makro. A burmistrz zaleje, ludzie wezmą tą gazetę i będą przekonani, że to jest poziom informacyjny, który im wystarcza. W związku z tym nie sięgną po tą drugą gazetę, bo te proste potrzeby informacyjne zostały spełnione. Jakby tej gazety nie było, to będą musiały... I to medium niezależne ma też utrudniony dostęp do reklam. No tak, do reklam z rynkowych, tak, bo mówiliśmy o tym, że pieniądze z samorządu nie trafią do niezależnych, ale są jeszcze pieniądze, które są na rynku takim normalnym. I mnóstwo samorządów wydaje portale, na które zbierają ogłoszenia i gazety. z rynku. Ja znam przykład burmistrza, który potrafi obdzwaniać przedsiębiorców i mówić, że ty się u niego nie ogłaszaj, masz się ogłosić u mnie. No, to wygląda kuriozalnie, no, ale to jest właśnie walka. No bo to medium patrzy burmistrzowi na ręce i on najchętniej chciałby, żeby ono zeszło i żeby go już nie było w percepcji. Napisałeś książkę Lokalci, nieoficjalna historia pewnego samorządu, która opisuje te relacje między władzą a mediami między innymi, ale też jesteś autorem podcastu Mała Władza na stronach Radia Tok FM, można go wysłuchać i tam są przykłady właściwie jak funkcjonuje samorząd w kilku miejscach w Polsce. Ale w związku z tym twoim doświadczeniem chciałem się cię zapytać, jaka jest sytuacja taka egzystencjalna, psychologiczna ludzi, którzy w małym mieście czy w małej gminie jednak aktywistów, którzy próbują o to niezależne słowo walczyć, prowadzić portal czy wydawać gazetę patrzącą władzy na ręce. Jak ta sytuacja wygląda z ich perspektywy? Im jest łatwo czy trudno? Ja mogę uderzyć w takie wysokie C, bo z obserwacji mediów lokalnych, które ja znam, te, które kontrolują władzę, bo to jest istotne, nie wszyscy kontrolują władzę, to też trzeba sobie to przyznać, z tych, które znam, to wszystko zależy od charakteru wydawcy albo redaktora naczelnego. To jest jedna rzecz. A druga, takie media mogą działać, ponieważ mają taką, jakby to powiedzieć, zakręconą osobę. Tak? Jeżeli komuś zależy, czuje, ma feeling do dziennikarstwa i się nie poddaje, to wtedy to medium właśnie tak wygląda. Sytuacja dziennikarzy, takich, którzy wydają media kontrolujące władzę, jest bardzo trudna. Ja nawet pokuszę się o stwierdzenie, że to jest jeden z ostatnich segmentów takiej misji dziennikarskiej, tak? Bo koszt uprawiania dziennikarstwa lokalnego jest bardzo wysoki. Osobisty chociażby, no wiemy, wszyscy się znają. Nawet w Lublinie się 3/4 ludzi zna pewnie, bo to jest duże miasto, tak? Bo to jest duże miasto, ale elity czy tam ludzie, którzy nie wiem, żyją w obrębie tym informacyjnym, to przecież nie jest całe miasto, tylko tam ileś 10 tysięcy. Ludzie się znają, reakcje są zupełnie inne, bo jak się pracuje w Warszawie, to najwyżej ktoś odbierze telefon i powie: a pan tutaj o mnie napisał coś takiego od ministra, czy od kogoś innego, czy od bohatera tekstu, a w mojej redakcji ten bohater przyjdzie do redakcji. On ma też rodzinę, która gdzieś pracuje. Tak. Albo burmistrz zadzwoni, albo wyśle sygnał przez swojego radnego, że jak jeszcze raz zrobisz taką akcję, to twoja żona nie będzie pracowała już w spółce miejskiej, tylko będzie sobie szukała roboty. Te formy nacisku są bardzo, bardzo takie bezpośrednie, one się zdarzają, ale jednak są ludzie, którzy tak sobie to wszystko wewnętrznie poukładali, że mają taki wewnętrzny imperatyw, że oni to robią. Zwykle to musi się łączyć z tym, że ich powiązania bezpośrednie z władzą są nikłe. Z jednej strony gazeta nie ma pieniędzy z reklam samorządu, z drugiej nie ma powiązań osobowych, w sensie żona nie pracuje, matka, czy mąż, czy ktoś tam z rodziny, wtedy nie ma tej formy nacisku bezpośredniego. No i trudno jest, oczywiście do tego dochodzi aspekt finansowy, bo redakcje lokalne nie są redakcjami, które dużo płacą. Raz, że struktura wynagrodzeń w małych miejscowościach jest zupełnie inna niż się wszystkim wydaje. Zresztą ja polecam analizę danych GUS-owskich sprzed miesiąca, gdy podano po raz pierwszy medianę rozbicie na powiat. I się okazuje, że wszyscy byli przekonani, że na przykład, że 8 tysięcy to w Polsce jest średnia, tak? Zarobków, a się okazuje, że mediana, czyli połowa ludzi, którzy zarabiają mniej, a połowa więcej, jest 2000 niższa. A w powiatach jest jeszcze większa różnica i ta mediana często jest zbliżona do pensji minimalnej. Także w tych miejscach ludzie nie zarabiają dużo, no to żeby, tak, mają naciski z każdej strony, nie zarabiają dużo, no to po co oni to robią? No muszą być wariatami. Ale wydawać gazetę niezależną w gminie, w jakiejś małej gminie, czy w powiecie, no to wymaga odwagi, tak? Tak, samozaparcia. Samozaparcia przede wszystkim, bo odwagi tak rozumianej, że grozi jakieś niebezpieczeństwo fizyczne, to nie. To się nie zdarza. Mnie często tam, czy dziennikarze, którzy się zajmują jakimiś śledztwami na poziomie lokalnym, ludzie pytają spoza miasta, czy były jakieś, nie wiem, groźby, czy ktoś groził, czy były jakieś próby takiego wpływu bezpośredniego. Nie, to się nie zdarza. Ludzie, nawet ci, którzy mają coś za uszami, nie są tacy głupi, żeby uderzyć w dziennikarzy, bo wiedzą, że to się obróci przeciwko nim, bo w tej sprawie środowisko dziennikarskie to chyba ostatnia sprawa, w której jest razem występuje, tak? I nie ma tutaj wielkiego podziału. No i ta cena tego aktywizmu to jest dla mnie też taka ciekawa historia, ponieważ ja podziwiam tych ludzi, którzy wydają takie niezależne gazety. Opisujesz w Lokalsach taką scenę, jaką cenę się płaci za aktywizm i to nie że cenę nacisku fizycznego czy coś, przemocy fizycznej, ale cenę odtrącenia, tak, ze społeczności lokalnej. To jest taka scena w twojej książce, że ktoś rozmawia z aktywistą i chce mu coś opowiedzieć na ulicy. Nagle jedzie burmistrz, zatrzymuje się, opuszcza szybę powoli i ten ktoś ucieka. No, to wcale... Nie chcę być kojarzony z tym aktywistą. Tak, to wcale nie jest... Znaczy, to może wyglądać śmiesznie, no właśnie, tak, z pierwszej perspektywy, ale to nie jest śmieszne, ale z drugiej strony poziom takiego... Tu już musielibyśmy troszkę przejść na samorząd. Poziom wyobrażenia samorządu o swojej istotności jest naprawdę olbrzymi. W sensie radnym, samorządowcom, urzędnikom się wydaje, że oni są tak wysoko nad społeczeństwem, że wobec nich stosuje się inne taryfy, co jest oczywiście nieprawdą, tak? Radnymi są ludzie, którzy byli przed chwilą nieradnymi i pracowali w jakimś tam miejscu. I ja znam sytuację, ona mnie bardzo śmieszyła i na początku w nią nie wierzyłem, ale znam historię rozmów koalicyjnych w pewnej gminie, w które trwały 4 godziny, a 3 godziny 15 minut jedna strona wyciągała drugiej stronie, kto co zalajkował na Facebooku. Bo ty tutaj zalajkowałeś temu, który mnie krytykował, bo ty tutaj uśmieszek dałeś, bo coś tam, a udostępniłeś taki i taki post. To wydawać się mogło kuriozalne, tak? No ale to jest właśnie poziom trochę takiego myślenia samorządowego. On jest bardzo taki, nie wiem powiedzieć, czy zadufany to jest dobre słowo, ale taki trochę... Znaczy, oni sobie wyobrażają o sobie więcej niż myśli o nich społeczeństwo. No więc... Aha. Czyli ten portret psychologiczny samorządowca kiedyś nakreśliłeś i powiedziałeś, że to człowiek w momencie, kiedy chodzi po ulicy, zastanawia się nad różnymi problemami w mieście, a w momencie, kiedy zostaje wybrany radnym, jemu się wydaje, że ilość inteligencji u niego wskoczył. Ja to znowu, teraz znowu obserwuję. Jest mądrzejszym człowiekiem w tym momencie i występuje jakby z innej pozycji w stosunku do ludzi. No jemu się tak właśnie wydaje, bo ja to teraz obserwuję, jesteśmy po wyborach 5 miesięcy i w każdej radzie się pojawili jacyś nowi ludzie. I obserwuję tych nowych ludzi tak z taką ciekawością. I co najmniej 3/4 ten syndrom odbija. W sensie nagle im się wydaje, że oni są mądrzejsi niż byli. Jak ja z nimi rozmawiałem w marcu, to jak rozmawiam z nimi w maju, to im się wydaje, że oni są mądrzejsi i posiedli jakąś dodatkową wiedzę. No ani wiedzy nie posiedli, ani im się inteligencja nie zmniejszyła, tylko po prostu im się zmieniła perspektywa. Im się wydaje, że mogą, że znaczą więcej. Niestety to jest bardzo łatwo weryfikowalne na poziomie samorządowym, bo nawet obojętnie co o sobie samorządowiec nie opowiada, to ludzie swoje wiedzą. I ta sfera wiedzy takiej u cioci na imieninach, ja to tak nazywam, że ludzie sobie o czymś tam rozmawiają, wymieniają się informacjami, plotkami, to ona jest bardzo ważna na poziomie lokalnym i nawet obojętnie nad czym by samorządowiec nie próbował pracować, żeby zmienić swój wizerunek, to jeśli on postępuje wbrew temu wizerunkowi, to ludzie i tak swoje wiedzą. Ale najważniejszym narzędziem tej weryfikacji powinny być jednak media, nie? Media lokalne. I jeżeli jest tak, że ta władza samorządowa jest taka sama jak każda inna władza, to ona wykorzystuje wszelkie narzędzia, żeby tę władzę utrzymać. Tak? Tak. I z tego chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy tak mocno. Że... No tak, bo to wiesz, my trochę tak żyliśmy w takim przekonaniu, że samorząd to jest jakaś taki fragment rzeczywistości, który jest wyjęty i on ma się lepiej niż wszystko inne. Jest taki sam jak każdy inny fragment rzeczywistości. Coś lepszego niż krajowa polityka. Tak, jest taka sama jak krajowa polityka. I ma swoje problemy, tak jak służba zdrowia ma swoje problemy. No, każdy segment ma swoje problemy. I jak my tak myślimy o tym samorządzie, że on jest taki, znaczy w przestrzeni publicznej, tak? Jak myślimy o nim, że on jest taki świetny, no to trudno do niego stosować takie nie tyle narzędzia, co te same mechanizmy, co się stosują dziennikarze wobec na przykład władzy lokalnej, władzy ogólnopolskiej, tak? Teraz już tak jest, teraz dziennikarze lokalni kontrolują władzę, ale w przestrzeni publicznej, tej ogólnopolskiej, jest pewien rozjazd między tym, jak samorząd i tą sferę lokalną, publiczną widzą dziennikarze lokalni, a ogólnopolscy. I ja się często spotykam z takimi sytuacjami, że pojawia się jakiś temat w jakimś medium powiatowym, tak? I wydawało mi się, że on jest, no nie ma, samograj. To powinien przelecieć za chwilę tutaj dziennikarz z ogólnopolskiego medium i zrobić ten materiał, bo on jest taki fajny, tak nośny. A dziennikarze wzruszają ramionami, no bo to co tam, co pisać o samorządzie, bo przecież samorząd zresztą zostawmy, bo samorząd walczył o demokrację, tak? No to teraz nie będziemy tykać samorządu, jest jakiś taki... Nawiasy stosujemy. Dziennikarze ogólnopolscy stosują nawias wobec samorządu lokalnego, a nie powinni tego robić, bo to jest władza jak każda inna. Aha, jasne. I tu jest ten w pewnym momencie, czy można tak nazwać, że wydawanie tych samorządówek tak zwanych, czyli tych gazet wydawanych przez władzę samorządową, jest w pewnym sensie zamachem na media lokalne. Jakoś to można w ten sposób nazwać, tak może za mocne słowo zamach, ale jest to chyba taki przykład, kiedy władza nie może dopuścić, dbając o przyszłe wybory, ona chce mieć wszystkie argumenty w ręku, wszystkie narzędzia, które służą przedłużeniu kadencji w swoim ręku i przejmuje po prostu ten media. Ja nie wiem, czy wchodzi na ten teren. Czy bym użył słowa takie, jak użyłeś, ale wydaje mi się, że bardziej prawidłowe byłoby, to jest poszerzenie pola walki. Mhm. W sensie zaanektowanie tych wszystkich sfer, które można zaanektować, wypchnięcie konkurencji, tak jak się wypycha konkurencję polityczną. Tak? Wypychasz konkurencję w sferze informacyjnej. Wypychasz ją jak najdalej od wyborców, dzięki temu przejmujesz władzę nad sygnałem. I w ten sposób, no każdy polityk chciałby tak robić, tak? Samorządowcy mają te narzędzia lepsze, no bo ja jestem przekonany, że jakby minister mógł wydawać własną gazetę, to też by wydawał. No bo to jest jakaś taka chęć polityków do tego, żeby kontrolować komunikat. W związku z tym, jak robią to na poziomie lokalnym samorządowcy i są dość sprawni, to oni, nawet jeżeli te media będą wychodziły, to te słabsze z margi, albo jeżeli wydadzą mnóstwo pieniędzy, zmarginalizują. I ten proces, wiesz, gdzie jest najbardziej widoczny? W dużych miastach. Wszędzie tam, gdzie była Polska Press, ja sobie to dość dokładnie obserwowałem i analizowałem. Jak Orlen kupił Polska Press, to nagle samorządowcy zaczęli pompować więcej pieniędzy w swoje media. I to nie dlatego, że oni stwierdzili, o teraz będzie tam propaganda, w związku z tym my musimy porządnie poinformować naszych mieszkańców o tym, co się dzieje. W Łodzi chyba kilka razy w tygodniu. 3 razy w tygodniu chodzi. Chodziło o to, żeby przejąć tą sferę publiczną, odsunąć Polska Press jak najbardziej od wyborców, dzięki temu mieć władzę nad komunikatem. I w wielu miastach to się udało. W wielu miastach ogólnopolskich, tych dużych, media są bardzo słabe regionalne, a są olbrzymie pieniądze wydawane na media samorządowe. No, to jest polityka. Z jednej strony tak wiadomo, że to jest polityka i samorządowcy są politykami, w związku z tym stosują mechanizmy, ale tu w tym miejscu powinno wkroczyć państwo. I na razie powolutku wkracza, zobaczymy, co z tego będzie. I w jakim właśnie momencie jesteśmy teraz miejscu, bo ty jesteś nie tylko wydawcą Gazety Radomszczańskiej, a jesteś prezesem Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, więc w jakim miejscu jesteśmy? Czy media lokalne, twoim zdaniem, da się w Polsce uratować? Znaczy, po pierwsze, jakieś media zawsze przetrwają. To nie jest tak, że nagle się okaże, że w Polsce lokalnej nie ma w ogóle mediów. Jakieś przetrwają. W jaki sposób one przetrwają? Czy na grantach, czy na wsparciu, nie wiem, ze zbiórek? Tego nie wiemy, ale część przetrwa. Ale tak naprawdę, żeby ten segment działał w lepszym standardzie niż teraz, no to potrzebna jest ingerencja państwa i ona jest dwuetapowa. Pierwszy etap, i to się dzieje, pierwszy etap to jest tak zwany Fundusz Wsparcia Mediów Lokalnych. My mówimy o tym od 2-3 lat. Teraz jest jakieś zrozumienie po stronie rządowej i po stronie poselskiej. Oni przyjęli ten argument do wiadomości, zorientowali się, jak jest na świecie, zorientowali się, jak wygląda sytuacja w Polsce, czyli zdiagnozowali, tak jak my, i oni wiedzą, że coś takiego trzeba zrobić. I to jest pozytywna informacja. No oczywiście trzeba to zrobić jak najszybciej, a nie jak najpóźniej. Ja młyny sejmowe mielam powoli, młyny ministerialne również. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to są media samorządowe. W ustawie medialnej, nad którą pracuje Sejm, która zostanie uchwalona niestety dopiero, gdy będzie nowy prezydent, tak to już politycznie zostało powiedziane, bo nikt nie da ustawy medialnej prezydentowi Dudzie do podpisania, bo wiadomo, żeby ją jej nie podpisał. Czyli to będzie najwcześniej sierpień przyszłego roku. W tej ustawie medialnej zapisano likwidację mediów samorządowych. Ja powiem szczerze, byłem trochę zdziwiony, bo ta ustawa medialna dotyczy przede wszystkim mediów publicznych, ale ponieważ ona jest oparta na wdrożeniu dyrektywy unijnej dotyczącej wolności mediów i tak dalej, to jednak to jest bardzo zrozumiałe. W sensie państwo uznało, że za pomocą ustawy medialnej ograniczy samorządówki, ponieważ to jest sfera, która wpływa bezpośrednio na wolność prasy. I tam jest zapisane. My bardzo popieramy ten projekt, wydawaliśmy już mnóstwo oświadczeń, pomagamy, przekonujemy. Oczywiście po drugiej stronie już się odezwały samorządy. Związek Gmin Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Konwent Marszałków. Już wszyscy wydali prawie oświadczenia, że to jest skandal, żeby im zlikwidować, bo oni informują. Czyli używają tych argumentów, o których wcześniej mówiliśmy. Na razie, i mam nadzieję, że tak będzie, Sejm i ministerstwo stoi tak na takich pozycjach. Musimy to zlikwidować, bo to się zdegenerowało. I to poprawi sytuację. Trzeci aspekt jest aspekt związany z technologią, czyli z wdrożeniem dyrektywy o prawach pokrewnych, bo to jest jeszcze jeden wątek, o którym nie wspomnieliśmy, który bardzo wpływa na sytuację mediów lokalnych. W Stanach Zjednoczonych 30% mediów już zniknęło z rynku. Nie dlatego, że one były źle robione, tylko dlatego, że sferę internetową na poziomie reklamowym przejęły dwa koncerny. Trudno sobie to przyswoić, ale w Polsce Google i Meta, czyli dwa największe koncerny, zbierają z rynku internetowego 70% pieniędzy. 70%. 30% zostaje dla wszystkich pozostałych. Od Onetu do Gazety Radomszczańskiej i do sklepu, który daje reklamy. No to jest duopol, z którym Unia już wie, że coś trzeba zrobić, bo to jest sytuacja patologiczna. W Polsce uchwalono w końcu po 3 latach opóźnienia implementacji dyrektywy o prawach pokrewnych, która nakazuje koncernom dzielić się pieniędzmi z korzystania z treści dziennikarzy, bo na czym polegał ten proces? Jak powstawało Google na początku, to była wyszukiwarka i wyglądało to tak, że wpisywało się tam jakieś hasło i wyskoczyły linki. I ktoś chciał się czegoś dowiedzieć, to wchodził na link. Najlepiej spozycjonowane były te linki najbardziej zweryfikowane, czyli linki medialne. No i korzyść była obopólna. Google miał tutaj swoją wyszukiwarkę i puszczał reklamy, a wydawca miał dzięki temu ruch, czyli przychodził do niego klient i mógł tam na przykład oglądać reklamy. No i tak to działało, ale wszystko już poszło w tą stronę, że duże koncerny nie wypuszczają człowieka, czyli użytkownika ze swojego środowiska, czyli nie przechodzisz na portal, jak klikniesz link, nie przechodzisz na portal innej gazety, tylko otwierać się w przeglądarce Meta albo na przykład Twittera. Chodzi o to, żeby utrzymać tego klienta u siebie, żeby móc jemu wyświetlać reklamy, a nie żeby dzielić się tym ruchem. W związku z tym nastąpiła kompletna nierównowaga. Ktoś tworzy treści, ktoś szuka tych treści, czyli użytkownik, wchodzi do internetu i nie dociera do tych treści, tylko dociera do streszczenia tych treści robionych przez sztuczną inteligencję. A ci, którzy tworzyli te treści, są pokrzywdzeni. No nie dostają... No, dziennikarz opisuje, powiedzmy, swojego prezydenta, tak? Jakiś wielki skandal. Człowiek wpisuje skandal w mieście takim i takim z prezydentem i dostaje streszczenie tego artykułu, a za rok mniej więcej w ogóle będzie dostawał cały artykuł na ten temat, zrobiony przez sztuczną inteligencję, który będzie zrobiony na bazie ustaleń dziennikarzy. No tak nie powinno być. I żadne medium, czy to lokalne, czy ogólnopolskie, czy francuskie, czy brytyjskie, nie jest w stanie sobie z tym poradzić bez ingerencji państwa. To jest trochę tak, jak kiedyś Komisja Europejska zmusiła Microsoft do podziału ze względu na to, że był tak wielkim monopolistą. No i to jest chyba ta droga. Znaczy, a jeśli państwo nie zaingeruje, to ono się obudzi bez mediów, uzależnione informacyjnie całkowicie od Google'a i Mety. Ja nie wiem, czy na miejscu czy Kaczyńskiego, czy Tuska wolałbym mieć swoje media, które mnie nie lubią, Czy wolałbym zależeć całkowicie od Google'a, który mnie tak spozycjonuje albo nie spozycjonuje, jak mu się nie będę podobał, to mnie wytnie z wyszukiwarki albo zmieni algorytm. No, to też tak pragmatycznie patrząc. Czyli jest wiele problemów, które trzeba pokonać, żeby te media lokalne przetrwały. Tak, tak. A ten mit, pierwotny mit, jak wyszliśmy od Balcerowicza, że media po prostu lokalne utrzymają się z reklam. To jest mit, który już należy porzucić. Tak, bo pamiętajmy, że tak było, no, ale świat się zmienia. Było tak rzeczywiście przez 20 lat, że rynki lokalne, reklamowe były dość prężne i dość duże i pozwalały na utrzymanie się jednemu czy drugiemu medium. Niestety to się zmieniło i to nie ze względu na to, że media lokalne są złe, tylko ze względu na tą zmianę technologiczną i ekspansję Google'a i Mety, tak? Trudno teraz znaleźć po prostu na rynku lokalnym reklamy, bo na rynku lokalnym człowiek idzie do Google'a i wrzuca reklamę w wyszukiwarki, które gdzieś tam są jakoś dystrybuowane, te reklamy. Nic z tym nie można zrobić. Jest taka sytuacja jeszcze na rynku, szczególnie dotkliwa na tym rynku lokalnym dla niezależnych mediów. Chodzi mi o sprawy związane z atakami firm, które są w mediach opisywane krytycznie. Czyli oni wynajmują swoich prawników, oni atakują gazety pozwami do sądów, próbują je po prostu zastraszyć, wywołać efekt mrożący. Jaka to jest skala tego zjawiska w Polsce? Czy się spotkałeś z tym w swoim medium? No, w swoim medium ostatnio się spotkałem, zaraz opowiem. Ale skala jest niezbadana niestety. Z sygnałów, które do mnie docierają, slapy, to się nazywa slapy, czyli takie postępowanie, żeby zamknąć dziennikarzowi usta. Slapy są powszechne tak na poziomie ogólnopolskim, jak na przykład doświadczyła go Gazeta Wyborcza przez 8 lat rządów PiS-u, tak i na poziomie lokalnym. I slapy są stosowane i przez władze, i przez firmy. Bo na czym polega taki mechanizm zastraszania? Siedzi sobie wójt, który został opisany i to mu się nie podoba. W związku z tym idzie do prawnika, z którego korzysta i mówi: napisz pismo przedprocesowe albo napisz od razu pozew. On nie płaci za tego prawnika, ani złotówki, bo to jest prawnik urzędowy. Ale redakcja, która się musi bronić, bo odrzucamy na razie sprawę, czy napisała prawdę, czy nieprawdę, musi się bronić, musi wyłożyć na tego swojego prawnika pieniądze. I każdy wójt to wie, jest tego świadom. W związku z tym wystarczy kilka pozwów, jeden prawnik obsługujący jedną sprawę po 10 000 i redakcja jest po prostu w strasznej sytuacji. Są na szczęście programy wsparcia w tej chwili różnych organizacji, WatchDogów, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, które pomagają redakcjom lokalnym w takiej sytuacji. No ale to też ten problem zauważyła Komisja Europejska i uchwaliła dyrektywę. Tak, my będziemy ją za chwilę implementować, żeby ograniczyć te slapy. A ja się spotkałem, mam ostatnio slap, wydaje mi się, że jest rekordowy jak na razie na rynku lokalnym, na 5 milionów. Opisałem 10 firm, które prowadzą taką edukację dla dorosłych. I te 10 firm, każda osobno przysłała mi wniosek o usunięcie artykułu. Jeżeli nie usunę artykułu, wystąpi z pozwem minimum 500 000. Każda jedna to daje razem 5 milionów. Oczywiście licząc na to, że ja usunę, bo oni pewnie się nie chcą. Oni chcą, żeby tych artykułów nie było w przestrzeni internetowej. No ja ich nie usuwam, już jestem wdzięczny, bo reprezentują mnie prawnicy WatchDoga, w związku z tym nawet jak te firmy liczyły na to, że mnie utopią w kosztach, no to się nie stanie, tak? No bo mam zewnętrznych prawników, którzy są świetni i zjedli na tym zęby. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Nie wiem, którą stronę to pójdzie. A powiedz mi, czy widzisz teraz dla dziennikarstwa rozumianego tak, jak to powinno być, czyli że podstawową funkcją dziennikarstwa jest patrzenie władzy na ręce, czy widzisz szansę na to, że cała Polska kiedyś będzie pokryta mediami, które będą patrzeć władzy na ręce? Czy jest możliwe, żeby zbudować taki system, bo żeby ten podstawowy filar stabilnej demokracji, jakim są media, żeby on trwał i był bezpieczny? Nie potrafię Ci powiedzieć, czy to się da zrobić w całej Polsce, bo to wiele też zależy od specyfiki. Są powiaty, w których nie ma mediów, nigdy nie było na przykład lokalnych, nie wiem dlaczego. Ale wydaje mi się, że takie pokrycie 70-80% jest możliwe. Jeżeli te 3 czynniki główne, o których mówiłem, czyli prawa pokrewne, samorządówki, program wsparcia, zostaną wdrożone w życie, bo wtedy po prostu łatwiej będzie dziennikarzom, znaczy będą niższe koszty, tak powiem, robienia dziennikarstwa na poziomie lokalnym. Mhm. Władza oczywiście tego by nie chciała, ale ja na przykład znam takiego samorządowca, który mówi, że wiesz co, w sumie to dobrze, że są takie media, bo przynajmniej moi urzędnicy czują, że ktoś ma że mają bat nad sobą, tak? Że jak coś zrobią źle albo będą próbowali coś skręcić, coś nielegalnie, to ktoś im to wyciągnie. Więc też są samorządowcy, którzy mają świadomość, że to działa na ich korzyść. No bo o co chodzi w tej funkcji kontrolnej? Nie tylko o to, żebyśmy ciągle wyciągali śledztwa. Chodzi o to, żeby władza wiedziała, że jest medium, które jeśli ona zrobi coś źle, to do tego dotrze i to opisze. I żeby obywatel wiedział, że jest instytucja, do której może pójść i powierzyć swoją sprawę. Dokładnie. I być pewny anonimowości też, nie? Że dokładnie, dokładnie. No bo to też jest tak, że większość spraw takich trudnych to są sygnały od czytelników, tak? No tematy się nie biorą znikąd. Te czytelnicy przynoszą mnóstwo tematów, które idą do weryfikacji. No, ja tam zawsze powtarzam, że 5, może 10% to jest coś, nad czym warto się pochylić. Reszta to są jakieś plotki, nie wiadomo skąd, tam jakieś informacje. No ale to też właśnie o to chodzi, żeby te sygnały dostawać i żeby móc je weryfikować. Bez mediów nie ma demokracji, bez mediów lokalnych nie ma lokalnej demokracji. Tym zdaniem, które Ty napisałeś w jednej ze swoich ekspertyz, jak wyczytałem, zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.